Witam ponownie, no i kolejna historia, tym razem historia o kabarecie, a może raczej o ludziach z kabaretu, ale szczegółów dowiecie się już za chwilę, także nie przedłużając, może przejdę do sedna. Więc tak, ta historia miała miejsce latem, były to wakacje, przełom jakoś lipca i sierpnia, nie powiem wam, który to był rok, bo totalnie nie pamiętam, ale wtedy była jakaś gala kabaretowa bodajże w Spodku. Kurs na Mariacką, dokładnie na ulicę Mariacką Tylną. To jest taka ulica równoległa do ulicy Mariackiej, czyli najbardziej imprezowej ulicy w Katowicach. No i tak, dojazd na Mariacką Tylną jest troszkę utrudniony, ponieważ dosyć długo się tam wjeżdża, bo raz, że jest duży ruch w nocy, no bo dużo tych taksówek jednak jeździ i odbiera stamtąd ludzi. No a wtedy był jeszcze bardziej zmożony ruch, no bo jednak jak jakieś wydarzenie jest w Spodku, kończy się w godzinach wieczornych i noc jeszcze jest przed tymi ludźmi, którzy w tym Spodku byli, no to zwykle oni właśnie wybierają się gdzieś na miasto, a część z nich właśnie na Mariacką, więc wtedy był ruch wzmożony, także ciężko było się dostać, ale udało się dostać pod jeden z barów na tej tylnej Mariackiej i tam akurat balowali, czy imprezowali ludzie właśnie telewizji, kabaretu. Ogólnie no było tam kilka składów kabaretowych, z tego co pamiętam Kabaret Młodych Panów. To już był czas, w którym zamiast kabaretów już od dawna oglądałem stand-up, bo te kabarety już przestały mnie śmieszyć. Kiedyś jak się za dzieciaka z rodzicami to oglądało, oni się przebierali, robili jakieś różne pojebane rzeczy, no to było to śmieszne. Po czasie, wiecie, oglądanie tych samych skeczów po ileś tam naście razy na różnych galach kabaretowych, no po prostu przestało mnie to bawić i zacząłem oglądać stand-up. I tak, do mojego niebieskiego imprezowego Turana wsiadły trzy osoby, było to dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Długo zastanawiałem się nad tym, znaczy długo, chwilę zastanawiałem się nad tym, czy powiedzieć, jakie były to osobistości, w sensie z imienia i nazwiska, ale powiem jedynie jakieś takie fakty, które mogą was naprowadzić do tego, do wniosku po prostu, jakie to mogły być osoby. Przejazd był krótki, no bo przejazd był do hotelu Nowotel w Katowicach z ulicy Mariackiej, jest to około kilometra jazdy, no ale na wiadomo światła, jazda przez centrum, więc jest to jakieś 5-6 minut po prostu w tych nocnych godzinach jazdy do samego hotelu, także nie był to jakoś mega długi kurs. Co ten przejazd mi pokazał? Jechałem z osobami, które w teorii osiągnęły jakiś tam sukces, tak? I tutaj było takie stopniowanie tego, jak człowiek może się po tym sukcesie zachowywać. Był pierwszy stopień, tak jak się powinien zachowywać człowiek po odniesieniu sukcesu. Drugi stopień, czyli już troszkę gorzej się ta osoba zachowywa. I trzeci stopień, czyli totalna porażka. Pierwszy stopień to jest osoba, która zachowuje się, że tak powiem, po osiągnięciu sukcesu godnie, czyli nie traktuje ludzi z góry, nie jest jakiś tam, nie wiem, nie uważa się za nie wiadomo kogo, szanuje ludzi, normalnie się po prostu zachowuje, tak? Nie robi z siebie nie wiadomo jakiej gwiazdy. I tą osobą był pan z kabaretu Para Nienormalni. Myślę, że tyle mogę powiedzieć. Jeden z tych panów to właśnie był mój pasażer, siedział na przednim siedzeniu. Wtedy miał złamaną nogę, więc chodził o kulach. Przyszedł, powiedział: dzień dobry. Przez całą drogę zażenowany zachowaniem tej dwójki pozostałej z tyłu. Siedział, raz próbował ich uspokoić, żeby po prostu sobie dali troszeczkę spokój z tymi mega śmiesznymi i wspaniałymi żartami, z których myślę, że każdy by się śmiał. Po przyjeździe pod hotel grzecznie podziękował, dał napiwek, życzył miłego wieczoru, miłej pracy. Ogólnie zachował się po prostu normalnie, tak jak człowiek myślę, że powinien się po prostu zachować. Wniosek z tego taki, że można osiągnąć sukces i dalej być w porządku człowiekiem, który po prostu szanuje innych ludzi, nie wywyższa się i nie uważa się za jakąś lepszą istotę od pozostałych. I drugi stopień, czyli już takie, powiedzmy, nie do końca fajne, nie do końca miłe zachowanie, to była pani kabaretów. Pani, która była kiedyś w jednym kabarecie, pamiętam jak on się nazywał, prowadziła jakieś tam gale kabaretowe. Taka osoba, nie? I tak, słuchajcie, ten pan z Para Nienormalnych wszedł dosłownie, nie wiem, podjechałem i on po 30 sekundach wszedł już do auta i siedział w tym aucie.
Natomiast pani musiała się ostentacyjnie ze wszystkimi zgromadzonymi obok tego baru, czy na zewnątrz tego baru, po prostu musiała się pożegnać. Także jej wejście do samochodu trwało jakieś, musiałem na nim czekać jakieś, nie wiem, 7-8 minut. Ogólnie zabieranie czyjegoś czasu jest troszeczkę nie na miejscu, tym bardziej tak bezsensowne zabieranie. Można powiedzieć, cześć, na razie i tyle. Albo jak wiesz na Uberze, że się ktoś zbliża, zaraz będzie, no to się już żegnasz, a nie podjeżdża taksówka, czy tam podjeżdża Uber, czy whatever i ty nagle się zaczynasz kurwa z 30 osobami naraz żegnać, nie? No jest to troszkę, uważam, nie na miejscu. Ta pani, wsiadając po tych 7-8 minutach do samochodu, oczywiście wsiadła bez żadnego dzień dobry, dobry wieczór, po całym mnie w dupę nic, zero odzewu, zero żadnego słowa powitania, wsiadła, mówi, że ale tutaj jest gorąco i pootwierała wszystkie szyby. W sensie, no z tyłu miała dostęp, więc te dwie otworzyła. Wiecie, znamy się lata, no to też od razu byliśmy na ty. Otwórz chłopczyku proszę dwie szyby z przodu, nie? Ja mówię, że no nie, otwarła pani z tyłu szyby, otworzyła pani z tyłu szyby, więc mi się wydaje, że to wystarczy, będzie miała pani wystarczający przewiew, a tutaj będzie tak wiało, że będzie się jechało co najmniej niefajnie, nie? On na to, że wiesz co, damie nie należy odmawiać, powinien się otworzyć te szyby. No to już sobie myślę, dobra, ja jestem taki, ja jestem raczej osobą taką mało konfliktową, już czasem po prostu wolę głupszemu ustąpić, więc otworzyłem te szyby, jedziemy jakąś minutę, pani gwiazda z telewizji stwierdziła, że muzyka jest beznadziejna, cytuję, ale beznadziejne muzyki słuchasz, weź to przełącz. Coś takiego powiedziała. Albo nie, daj mi telefon, ja sobie włączę. No i wzięła, wiecie, tutaj stąd, z tyłu, tutaj miałem, wiesz, na kratkach, na tym magnesie telefon, przewaliła mi się tu przez środek, wzięła, w ogóle bez pytania, wzięła telefon, przecież to kurwa jej, bo ona jest gwiazdą, to może. Wzięła, włączyła jakieś swoje gówno, podgłosiła mi to, dobrze, że tutaj pan obok trochę ją tonował i ściszył to, bo mogłem słyszeć jej wspaniałe żarty. Wyobraźcie sobie, że żarty człowieka z kabaretu, nie, polskiego, sławnej osoby, gwiazdy, to są na takim poziomie, że wiesz, jedziesz, nie, nawigacja ci pokazuje w prawo, nie, w lewo, nie, i na każdym skrzyżowaniu, nie, wiesz, nawigacja w prawo, to ona ci powie, że w lewo, nawigacja w lewo, to ona ci powie, że w prawo, nawigacja powiesz do przodu, to ona ci powie do tyłu, kurwa, taka jest śmieszna, taki, kurwa, śmieszek z niej, albo teksty, jeszcze jeden taki świetny żart, pamiętam, typu, wiesz, że jak jedziesz prosto, to powinieneś mieć dwa kierunkowskazy włączone. No świetny żart, nie? Zajebisty kurwa żart, po prostu genialny, no. Żenadą poganiała po prostu, kurwa, taki cringe od niej bił, takim cringe'em ona była, że ciężko tam naprawdę mi było w tym samochodzie wytrzymać. No ale jakoś wytrzymałem, dojechałem do końca tego przejazdu, również z nią, no i ona wysiadła pod hotelem, oczywiście, co najśmieszniejsze, kurwa, wysiadła, no wiadomo, że się nie pożegnała, w sensie nie pożegnała, nie powiedziała dziękuję, na razie, do widzenia, cokolwiek, nic, bez słowa wysiadła, jakiś znajomy, tam jest taki, nie tam w tym hotelu chyba są obrotowe drzwi, z tego co pamiętam, jest taki przeszklony, kurde, jest przeszklone wejście i jest cała recepcja widoczna, przez to przeszklone wejście i tam jakiś znajomy chyba jej był na recepcji, ona go, przepraszam, zauważyła i nie zamknęła mi z tyłu drzwi, po prostu wyjebała kurwa do tego swojego znajomego, nie? Bez słowa, bez do widzenia, dziękuję, bez niczego. Na szczęście pan z kabaretu para nienormalni, także na szczęście pan z kabaretu para nienormalni widział już moje tutaj zażenowanie, on wysiadł pierwszy, ogólnie wygramolił się, no jeszcze był przy wejściu i on za nią krzyknął, że tam nie zamknęłaś drzwi i jak już widział po prostu moje zażenowanie, to już o tych kulach te 2 metry podszedł, te drzwi zamknął, jeszcze raz mnie bardzo przeprosił i powrócił do hotelu, ja już byłem po przejeździe na szczęście, także mamy drugi stopień, będzie jeszcze gorzej, zapowiadam, w tym trzecim stopniu będzie jeszcze gorzej. Drugi stopień osoby, która odnosi sukces, no i traktuje ludzi z góry, uważa, że się jej wszystko należy. No powiem tak, no w tym zachowaniu jej ogólnie, w odnoszeniu to, jak do mnie mówiła, no kurwa, nawet najgłupsza osoba na świecie z IQ 20 wyczułaby, że jest dla niej śmieciem. Ja byłem dla niej zwykłym śmieciem, zwykłym kurwa śmieciem, który mają przewieźć po prostu z punktu A do punktu B i ona może robić co chce, to wszystko jest jej, kurwa, jak wsiada do auta, płaci kurwa 10 zł, to wszystko jest jej, to ona wszystko może, nie? Także mamy taki drugi stopień, ale w przypadku trzeciego stopnia, że tak powiem, spierdolenia umysłowego, no to było
jeszcze gorzej. I trzeci stopień takiego spierdolenia umysłowego ludzi, którzy osiągnęli sukces, stanowi mężczyzna, który też chyba jest jakimś, czy tam był jakimś kabareciarzem, no ale jego akurat w ogóle nie kojarzyłem. Tamte dwie poprzednie osoby jak najbardziej znałem z widzenia, nawet z imienia i nazwiska, natomiast tego pana w ogóle totalnie nie kojarzyłem, nie wiedziałem, kto to jest. Wchodzi równie długo, co pani gwiazda poprzednia, natomiast wchodzi dużo głośniej i tak, żeby wszyscy słyszeli, że on wchodzi do samochodu. No to, co on odpierdalał, to jest naprawdę jakieś kino, jak kurwa małpa w zoo, po prostu tragedia. Wchodzi... Wydziera mordę, drze się, kurwa żegna się. Ja już chciałem odjeżdżać, ten otwiera szybę, siada dupą na ten, no na krawędzi, no na drzwiach. Żegna się z tymi ludźmi, kurwa co on tam odpierdalał, to po prostu jest naprawdę... Jak, no, no, ja nie wiedziałem, że dorośli ludzie mogą się tak zachowywać, nie? No ale jak widać mogą. Dodatkowo podejrzewałem, że był to topowy influencer w Polsce, no bo telefon miał przyklejony do ręki i cały czas kręcił jakieś relacje. Nagrywał z jakimi to osobistościami, teraz nie jest. Jaką to on nie jest osobistością, jak było super na tej gali. Opowiadał jakieś pierdoły, ale to tylko przez pierwszą minutę, bo później już przeszedł do oceniania mnie. Przede wszystkim na początku powiedział, że tutaj do pana, który siedzi z przodu, czyli do pana z kabaretu, pana Nienormalni, powiedział, że kurwa mać, coś ty kurwa za samochód zamówił. Ja to mam taką zasadę w życiu, że ja to niżej niż S-klasa BMW 7, to ja nie wsiadam. Coś ty kurwa zamówił, nie? I do mnie, że mam chujowe auto, nie? Że w ogóle jak ja mogę czymś takim, czy takie gówno w ogóle jeździ, nie? Gdzie wiecie, był to 15-letni Turan, no kurwa nie jest to może jakiś kurwa luksus, szczyt nie wiadomo czego, ale no raczej normalny samochód, nie? I podejrzewam, że on na co dzień wcale jakimiś Bentleyami raczej nie jeździł, nie? No, ale przemilczałem to, no ale niestety musiał mnie chłop zaczepić. Zaczepił mnie w ten sposób, że chciał się zachować chyba jak taki typowy klient Ubera czy Bolta w tamtych czasach. Nie wiem, czy wtedy jeszcze w ogóle był Bolt, chyba wtedy jeszcze był sam Uber, bo to były takie początki. No i spytał się mnie, ile ja zarabiam. No i mu odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że no, jeżdżę po jakieś 60-65 godzin w tygodniu, czyli walę półtora etatu tak naprawdę. No i na swojej działalności tam 7-8 na czysto mi to wychodzi, nie? Normalnie mu powiedziałem, nie? A on, kurwa, chłopczyku, ja 4000 za godzinę występu biorę, kurwa mać, chłopie, to mi by to się nie chciało, kurwa, nawet wsiąść do samochodu za takie pieniądze. Ty słyszałaś? Słyszałaś? Mówi do tej obok. Mówi do tej gwiazdy obok, że ty 8000 miesięcznie, chłop, a jak ty z tego wyżyjesz, nie? Jak ty z tego w ogóle jesteś w stanie wyżyć, nie? To jest nieprawdopodobne, że ludzie są w stanie, tak mi powiedział, to jest niesamowite, że ludzie są w stanie tak upokarzać, za tak niskie pieniądze pracować, kurde, półtorej etatu, ponad 200 godzin w miesiącu, za tak marne pieniądze. Czy ty się nie czujesz upokorzony? Nie jest ci wstyd? Takie mi pytania chłop zadawał. Tak, kurwa, pewnie jeszcze 2-3 lata temu, kurwa, zarabiał 3 koła, kurwa, na etacie. Teraz jest, kurwa, wielkim panem świata, bo mu się, kurwa, udało jakoś dostać do telewizji i bierze, kurwa, za godzinę występu 4000 zł. No, kurwa, brawo. No i ogólnie, wiecie, wyśmiewał się z mojego samochodu, z tego, jaki on jest chujowy, jaki jest, kurwa, biedny, jak ja mogę się tak poniżać, że w ogóle takim samochodem jeżdżę i jeszcze ludzi nim wożę. Kurwa, jaka tragedia, nie? Jakim ja jestem złym człowiekiem, że ja tak chujowym autem jak Volkswagen Turan wożę ludzi. No, ponabijał się kilka razy z mojej niskiej pensji. Kurde, wiecie, to było 4 lata temu. Dla mnie wtedy, że ja zarabiałem, nieważne czy ile ja pracowałem, bo ja akurat nie jestem człowiekiem, który, nie wiem, boi się pracy, czy boi się tego. Ja zawsze jak coś robię, to jestem, kurwa, gotowy na to, że będę musiał zapierdalać, żeby coś w życiu, wiecie, większego zrobić. Do, nie wiem, jakiś nowy biznes człowiek otwiera, bierzesz się, nie wiem, zarobienie formy. Ja jestem, kurwa, gotowy na to, że ja muszę zapierdalać ciężko. Wtedy akurat był taki czas, że musiałem ciężko zapierdalać, bo miałem tylko swoje auto, miałem rodzinę, wiecie, mam dalej rodzinę na utrzymaniu, dziecko i musiałem, kurwa, zapierdalać, żeby po prostu na to wszystko zarobić, nie? I dlatego pracowałem po 60, 65, 70 nawet czasem godzin w tygodniu. Zapierdalałem i zarabiałem te 7, 8, czasem nawet się udało 9000 zarobić. I
naprawdę to wiecie, to takie traktowanie ludzi, i mówię, na tamte czasy to było, nie wiem jaki to był rok, ale 2018, chyba to był 2018, kurde, mi się wydaje, że 7, 8, 9 koła na chłopaka 19 czy 20, 20 chyba miałem, 20 lat wtedy miałem, no to kurczę, to i tak chyba są spore pieniążki, nie? A tu wiecie, przychodzi jakiś chłop, który ma, nie wiem, 30 parę lat, I cię tu wyzywa, że kurwa, że się poniżam za takie pieniądze, jak można w ogóle za takie pieniądze pracować. No tak naprawdę obraził, kurwa, nie wiem, 90% ludzi w tym kraju, nie? On uważa, że 90% ludzi w tym kraju się poniża, pracując w ogóle za takie pieniążki, nie? A tak poza tym to też sypał jakimiś żenującymi żartami, no zachowywał się jak małpa, kurwa, napierdalał po tym aucie, kurwa, od lewej do prawej, no po prostu... Nieprawdopodobne. To jakoś ten chłop się zachował, to jest po prostu nieprawdopodobne. Ale tam jego zachowanie to chuj, bo tam można się, wiecie, zachowywać jak zjeb, ale będąc, jeszcze tak traktując ludzi ogólnie, jak tak się myśli o ludziach, no to przykro mi, mordo, ale prędzej czy później, jak będziesz tak myślał i tak z góry traktował inne osoby, bo kurwa od nich, nie wiem, więcej zarabiasz czy coś i mieszał ich z błotem tylko dlatego, że nie wiem, że więcej od nich zarabiasz, że jesteś w jakiejś tam dziedzinie lepszy, no to prędzej czy później życie cię kurwa zweryfikuje i może się okazać tak, że tych ludzi, co kiedyś wyzywałeś, to teraz oni może więcej zarabiają od ciebie, wiesz, bo mieli kurwa pokorę, bo potrafili przetrzymać ten tragiczny okres, w którym to zarabiali te pieniądze, za które się po prostu poniżali i byli poniżani, ten okres poniżania byli w stanie jakoś przetrzymać i teraz wychodzą na swoje. W dzisiejszej historii, którą wam przedstawiłem, kurwa, kto to tam rzuca? W dzisiejszej historii, którą wam przedstawiłem, niesamowitego się wydarzyło, nic niesamowitego się właśnie nie wydarzyło, tylko można wyciągnąć po prostu z tego morał, że są ludzie i ludzie, że są ludzie, którzy pomimo sukcesu, mówmy się, no jest to jakiś sukces, jak jesteś, wiesz, tam rozpoznawalny, nieważne, czy jesteś śmieszny, czy nie, jakiś tam, kurwa, to sukces jest, tak? Na przykład Kabaret Paranienormalni, uważam, że miał mnóstwo fajnych, to się chyba skecze nazywa, skeczy, występów, mnóstwo śmiesznych i byli naprawdę dobrzy w tym, co robili, nie? No te dwie osoby pozostałe, no mówię, jednej nie znałem, a druga była chujowa strasznie w tym, co robi. Nawet sobie ten stand-up odpaliłem i ten stand-up też jest, kurwa, chujowy. Mogę tak powiedzieć, skoro oni mówili, że mam chujowe auto i się poniżam, no to chyba mogę po latach odpowiedzieć, że stand-up, który ta pani robi, jest chujowy po prostu. No i wracając do tematu, no to pokazuje nam to, że można się zachowywać po sukcesie jak człowiek, ludzi traktować normalnie, nie z góry, nie wywyższając się, a można też być spierdoleńcem, zjebem jebanym, który kurwa nie dość, że... Wiecie, bo można się zachowywać będąc takim ważny, nie? Że człowiek jest taki ważny, odpowiada krótko, że to czasem idzie wyczuć, nie? Że tak naprawdę nic chamskiego ci nie powiedział, ale czujesz, że on taki się czuje lepszy od ciebie, że on jest kurwa od ciebie lepszy, on uważa, że jest lepszy. Natomiast najgorsze jest to, jak właśnie ktoś się uważa od ciebie lepszy i jeszcze ci to kurwa mówi, nie? Jeszcze ci to mówi, że ty się poniżasz pracując za takie pieniądze, że jaki ty masz chujowe auto, kurwa. Ja pierdolę, nie wiem, jeszcze pewnie kurwa, jakbym powiedział, że mieszkał w starej kamienicy, to już w ogóle bym mnie kurwa zbeształ z błotem, nie? Że w ogóle jestem jakimś śmieciem ludzkim, kurwa, co ja robię w ogóle na tej planecie. No, także można, tak jak mówię, można osiągnąć sukces i być nadal człowiekiem, być nadal osobą, która szanuje innych, a można osiągnąć sukces i być kurwą, nie człowiekiem. Także taki morał na sam koniec. Sorry, się tam patrzę, cały czas tam, a nie tu, tylko tam, kurwa, są jakieś dwa typy, które napierdalają się butelkami cały czas, nie wiem, o co tam chodzi. Stoją przy taczce, czy taczce, tej ciężarówce z węglem i napieprzają się butelkami. Dobra, ale tu już na koniec się popatrzę. Prosto w obiektyw. Dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Jakbyście chcieli zobaczyć inne historie, które przeżyłem w... Kurde, nie mogę się skupić przez nich. Które przeżyłem jeżdżąc kiedyś na Uberze, na Bolcie, to możecie sobie spojrzeć na mój kanał, tam już chyba trzy inne historie są. Zobaczcie też inne filmy, które mam również na tym samym kanale. No i fajnie, jakbyście mnie łapką w górę, albo chuj, nie mówię tego, dobra, nie będę się prosił, żebrał lajki. To tyle, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.